Dzień dobry Państwu. Postaram się Państwu dzisiaj wytłumaczyć, dlaczego elektrody wysokostopowe podczas spawania bardzo często ulegają przegrzaniu i co zrobić, aby ta sytuacja nie miała miejsca. Do testów mamy elektrodę Metalweld Inox B310, czyli w zasadowej otulinie. Materiałem podstawowym jest w tym wypadku duplex 2205. Jedno i drugie zawiera bardzo dużo austenitu, a więc przewodność cieplna jest bardzo niska. Szczególnie rdzeń tej elektrody jest, powiedzmy, niemal czystym austenitem i jego opór podczas przewodzenia prądu jest bardzo wysoki i dlatego ta elektroda na wyższych parametrach bardzo szybko ulega przegrzaniu i robi się czerwona, a przekazywanie materiału staje się bardzo chaotyczne i to przekazywanie jest wielkokropelkowe. Bardzo trudno zapanować nad łukiem i bardzo trudno wykonać konkretną dobrą spoinę. Co należy zrobić, aby tego uniknąć? No, po pierwsze, należy nauczyć się spawać elektrodami wysokostopowymi. Chrom i nikiel utrudniają zwilżanie ścianek, tak samo tlenki, które osadzają się na materiale podstawowym, utrudniają zwilżanie ścianek, dlatego spawacz, który na co dzień spawa elektrodami niestopowymi, ma tak wielkie problemy w uzyskaniu w miarę ładnej spoiny na tak trudnym materiale jak stopiwo typu 310. Normalnie taką spoinę przy tym materiale, który tutaj mamy, możemy bezproblemowo wykonać na natężeniu około 95 A. I przy 95 A tą elektrodą możemy spawać na całej jej długości bez przerywania i ona nie zmieni swoich parametrów do samego końca. Podnoszenie amperażu wyżej sprawi, że będzie nam łatwiej spawać, ścianki będą łatwiej zwilżane, ale elektroda w pewnym momencie zacznie się przegrzewać, czyli robi się czerwona i to przekazywanie materiału będzie coraz gorsze. I teraz tak, im wyżej będziemy podnosić amperaż, tym wcześniej elektroda będzie się robić czerwona. Dlatego polecam najpierw wypróbować na jakimś materiale, jak prowadzić elektrodę przy 95-100 amperach, aby wszystko było dobrze i dopiero wtedy przejść na materiał, który będziemy już docelowo łączyć. I teraz tak, amperaż ustawiony na 95 amper, polaryzacja DC+. Spojrzeć, elektroda nie jest przegrzana, tylko końcówka jest czerwona, cała reszta ma oryginalny kolor, taki jak był i napis Inox B310 w dalszym ciągu jest widoczny. Proszę spojrzeć, spoina jest płaska, nie jest wypukła na środku, ścianki są zwilżone poprawnie, nie ma podtopień ani na górnej ściance, ani na dolnej ściance. Przez całą długość spoina jest identyczna.